Witam wszystkich! W tej serii poradników postaram się omówić podstawy gry w SCP Secret Laboratory. Na wstępie mówię, że bardziej doświadczeni gracze mogą znać to, o czym będę mówić w tym poradniku. Dlatego skierowany jest on do mniej doświadczonych graczy. Lecz kto wie, może sam się czegoś dowiesz! W tym odcinku omówię, jak grać personelem klasy D. Personel klasy D ma najgorszą sytuację ze wszystkich klas. I co za tym idzie, najmniejsze szanse na przetrwanie. Jego zadanie to ucieczka, która sama w sobie nie należy do prostych zadań. Po rozpoczęciu gry, jak najszybciej zlokalizuj potrzebne ci przedmioty, czyli kartę dostępu lub broń. Jednak uważaj przy tym na oddziały MTF lub groźne SCP, które będą starały się ciebie zabić. Możesz także spotkać naukowców, którzy mogą ułatwić twoją ucieczkę, ale mogą także ci ją utrudnić. W początkowej strefie, aby jak najszybciej zlokalizować potrzebne nam przedmioty, posłuż się oznaczeniami, które widnieją nad drzwiami. Najprzydatniejsze z nich wyświetlają się właśnie na ekranie. Każde z tych oznaczeń daje cenną informację na temat, co znajdziemy za drzwiami. Na przykład AL oznacza śluzę. Kiedy już zdobędziesz potrzebny ekwipunek, możesz podjąć decyzję o szybkiej ucieczce bądź o ulepszeniu karty w SCP-914. Jeżeli zdecydujesz się ulepszyć kartę, uważaj na naukowców, ponieważ mogli oni wyprzedzić cię i znaleźć przed tobą broń, bądź mogą spróbować ukraść twoją kartę. A co jeżeli nie uda ci się znaleźć potrzebnych przedmiotów? W takiej sytuacji możesz trzymać się blisko naukowca lub spróbować ukraść mu kartę, kiedy ten będzie ją ulepszać. Możesz go także zabić, aby nie sprawiał ci problemów w przyszłości. Opcją też jest poczekanie w Light Containment Zone wystarczająco długo przy przejściu granicznym. Po 14 minutach i 30 sekundach przejścia graniczne otwierają się, żeby umożliwić ucieczkę pozostałym osobom. Lecz uważaj! Jeżeli nie uda ci się uciec w 15 minut z początkowej strefy, zostaniesz w niej zamknięty i zagazowany. Jeżeli dotrzesz do strefy wyższego nadzoru, tak zwanej Heavy Containment Zone, to nadal musisz mieć się na baczności. Na twoje życie nadal czyhają liczne niebezpieczeństwa, tak samo jak miało to miejsce w poprzedniej strefie lub będzie to miało miejsce w następnej strefie. W Heavy Containment Zone twoim najważniejszym zadaniem jest dostać się całym i zdrowym do następnej strefy, czyli Entrance Zone. Po drodze, zależnie od sytuacji, możesz odbezpieczyć głowicę Alfa lub zdobyć lepszą broń, dzięki której twoje szanse na przeżycie wzrastają. Następną strefą, do której powinieneś się udać, jest Entrance Zone. Musisz znaleźć tam jedną z dwóch bram wyjściowych, które umożliwią ci ucieczkę. Jeżeli już to zrobisz, nie osiadaj na laurach. W każdej chwili może zabić cię akurat odradzający się oddział MTF lub SCP, które jakimś cudem wyzostały się na zewnątrz. Uznajmy jednak, że twoja ucieczka przebiegła pomyślnie. Stajesz się wtedy agentem Rebelii Chaosu, który jest jedynym sojusznikiem klasy D i twoim zadaniem jest pomóc członkom personelu klasy D w ucieczce. Mam nadzieję, że dzięki temu poradnikowi dowiedzieliście się bardzo wiele przydatnych wam rzeczy. Z mojej strony życzę wam już tylko udanych ucieczek i dużo zabawy z gry. Cześć!